niedzielnym meczu z Legią Warszawa trener Wojciech Stawowy nie będzie mógł skorzystać z gry Dawida Nowaka oraz Wladimira Boljewicza. Opiekun pasów ma w związku z tym mały ból głowy, kim zastąpić wymienioną dwójkę. Brak Dawida Nowaka, brak Władka Boljewicza znacznie osłabia tą naszą siłę ofensywną, ale nie na tyle, żeby sobie z tym nie poradzić. No, będziemy tutaj szukali rozwiązań, ale tak jak powiedziałem, to dopiero po sobotnim rozruchu. No są różne opcje. Wiadomo, że jest Saidi i tutaj jak gdyby zmiany żadnej nie będzie. Jest kwestia tego zawodnika wysuniętego i drugiego skrzydła. No, niezłe wejście miał Przemek Kita. Zobaczymy, być może to będzie dla niego szansa na to, żeby rozpocząć mecz od początku. Przez parę kolejek nie grał Sebastian Steblecki. Też jest gotowy do gry i głodny gry. Jest Marcin Budziński, który coraz lepiej wygląda. Także no, tutaj na pewno pomysły są różne i na pewno sobie poradzimy z tym zestawieniem tej przedniej formacji. Tak jak powiedziałem, to wcale nie muszą być nominalni napastnicy. Jednym z kandydatów do gry w wyjściowej 11 jest Sebastian Steblecki, który ostatnio wypadł z podstawowego składu Krakowi. Dostałem mnóstwo szans w tej rundzie w tym roku, jeśli chodzi o sezon ekstraklasowy i tak naprawdę wszystko było w kwestii moich nóg i mojego podejścia do meczy i zaangażowania i innych spraw związanych właśnie z kwestią poziomu sportowego. No tak teraz się akurat nie złożyło, że trener podjął takie decyzje i muszę to uszanować i wiem, że po prostu trener kwestii personalnych robi wszystko jak najlepiej dla zespołu. Jeśli będę potrzebny, to jestem przygotowany do tego, żeby normalnie wyjść od pierwszej minuty, czy to z ławki, tak jak mówię, tylko i wyłącznie, żeby pomóc drużynie i dać z siebie jak najwięcej, tak żebyśmy wszyscy razem mogli się potem cieszyć z dobrej gry i z dobrego rezultatu. Mimo że rywalem pasów będzie aktualny mistrz Polski, to Wojciech Stawowy konsekwentnie powtarza, że interesuje go to, jak gra Krakowia. Dlatego treningi nie są dedykowane pod konkretnego przeciwnika. My nigdy nie trenujemy w taki sposób, żeby się przygotowywać pod konkretnego przeciwnika. My pracujemy nad tymi rzeczami, które dotyczą naszej gry, naszego sposobu grania. Stąd dzisiaj zawodnicy mieli dwie takie małe gry taktyczne, bo my dużo takich gier na treningach mamy z tego względu, że no to jest jak gdyby nasza siła, nad tym trzeba cały czas pracować, cały czas to trzeba ćwiczyć. Natomiast to nie było nic, co miało nas szczególnie przygotowywać do meczu z Legią Warszawa. To przede wszystkim było skupianie się na sobie. Mecz Krakowi z Legią Warszawa odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 18 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.